Witam w kolejnym odcinku z serii Mitologia Słowiańska. Dzisiaj o demonach zamieszkujących zbiorniki wodne. Przykładami takich demonów są utopce, wodniki, rusałki. Pierwsze z nich to utopce, powstałe z dusz ludzi, tragicznie zmarłych w wyniku utopienia, czy to przez przypadek, czy to też w wyniku rozgniewania wodników, które w ramach kary utopiły kogoś. Ogólnie utopiec powstaje z człowieka, który nieostrożnie przebywał, bawił się nad wodą. Utopce zamieszkiwały wszelkie zbiorniki wodne, rzeki, jeziora, a także strumienie czy przydrożne rowy. Utopca można było też spotkać przy wodzie, na brzegach, mostkach. Często podczas nowiu utopce wychodziły na plażę, żeby zwabiać ludzi swoim tańcem, a po czym ich utopić. Można było je też spotkać w znacznej odległości od wody. Zachowanie utopców. Utopce czatowały i polowały na nieostrożnych przechodniów lub amatorów kąpieli, bądź też wszelkich rybaków, ludzi podróżujących łodziami, że przypadkiem mogliby wypaść za burtę i których można by było utopić i zjeść. Utopce nie oszczędzały nawet zwierząt, które przepływały, wpadały do zbiorników wodnych. Wszystko, co było w okolicy zbiorników wodnych, mogło stać się pokarmem dla utopców. Wygląd utopców. Utopce miały wysoką postać o chudej posturze z obślizgłą zieloną skórą. Miały dużą głowę z ciemnymi włosami. W wypadku, gdy utopiec oddalił się znacznie od wody, nadal pomimo tego, że był pozbawiony swojego jakby źródła wody, cały czas uchodziła z niego woda. Gdy stanął w jakimś miejscu, zaraz pod jego stopami robiła się wielka kałuża. Utopce były znane z tego, że lubiły zagadki. Często jakimś przychodniom, osobom, które odwiedzały zbiorniki wodne, zadawały zagadkę. Jeżeli osoba potrafiła poprawnie odpowiedzieć na ich pytanie, wtedy uchodziła z życiem. Jednak jeżeli osoba na swoje nieszczęście nie zdała odpowiedzi na zagadkę utopca, wtedy kończyła w wodzie, gdzie była topiona, następnie zjadana. Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania kanału. No i cześć!